Witam was moi kochani bardzo serdecznie, z tej strony pomidorowy.pl i chciałbym was zaprosić na ostatni odcinek z gry Spyro Season of Ice. Kurde blaszka, albo kurde vlog, jakby to powiedział wagon. Serdecznie pozdrawiam wagona, co z tego, że on i tak tego nie obejrzy. Dobra, oryginalnie let's play miał być, a przynajmniej ostatni odcinek miał być z Pixelem, no ale niestety nie uda nam się zgrać, więc Pixel, przykro mi, ale zaproszę cię też na inne, że tak powiem, let's play'e. Być może od początku do końca, a nie żeby tak chamsko cię na ostatni odcinek dać. Ale tak czy siak, robimy sobie już ostatni świat w tej otóż gierce, czyli Summer Fairy Home, czyli jest to letni wróżkowy dom. W ogóle mnie zastanawia jedna rzecz. Czemu te światy nie nazywają się Garden na przykład? Bo szczerze, nazwa Garden byłaby bardziej tu adekwatna niż na przykład w Spyro 1, bo o ile że w Spyro 1 to nie były ogrody, to tutaj, no patrzcie sobie sami, czy to wam troszeczkę ogrodów nie przypomina? No tak przez chwilkę chociażby. Bo mi kurde tak. O, zimna cola, a raczej Pepsi. Słuchajcie, powiem wam szczerze, że ten, że tak powiem, materiał, a raczej to nagranie, co widzicie aktualnie na ekranach, co najprawdopodobniej powinno do was trafić dzisiaj 20 sierpnia lub 21. Zobaczymy, kiedy to zmontuję. Najprawdopodobniej 20 wieczorem to się pojawi, albo w nocy właśnie, no jeden pies właściwie na dobrą sprawę. To powiem wam, że gameplay nagrywałem 16 sierpnia. No więc tak, dzisiaj jest już ostatni odcinek, kończymy tę gierkę i ogólnie ciekawostka. Space Age Speedway, czyli ten portal, który widzieliśmy przed chwilą, to on, żeby go odblokować, to musicie mieć uratowanych 80 wróżek. Czyli wiecie, musicie je roztopić z tego wielkiego lodu, a następnie, że tak powiem, odblokuje się wam portal. Tutaj oczywiście Moneybags sobie życzy tym razem 1000 klejnotów, byśmy mu zapłacili, by nam odblokował ostatni poziom Sparksa. Oczywiście standardowo będę musiał zalukać na Wikipedię, żeby zobaczyć, jaka to oczywiście jest nazwa, bo bądźmy sobie szczerzy, ale no niestety nie jestem pamiętliwy, jeżeli chodzi o nazwy poziomów Spyro Season of Ice i tym bardziej w Spyro Season of Ice. Jest jeszcze jedna ciekawostka odnośnie ostatniego świata, czyli Summer Fairy Home. Nie wiem, czy wiecie, ale Summer Fairy Home jest jednym z najkrótszych światów. A wiecie dlaczego? Bo tak naprawdę mamy tutaj dwa poziomy zwykłe Spyro, jeden Speedway i jeden poziom Sparksa, bo potem jest boss. Czyli na dobrą sprawę mamy cztery poziomy tylko tutaj, gdzie w pozostałych było albo 5, albo 6. W pozostałych, wiadomo, tam pomiędzy tym były trzy światy przecież. I oczywiście to jest Bianka i ona nam daje teraz już ostateczne zadanie, czyli uratuj 99 wróżek, żeby dostać się do Grendora i stoczyć z nim ostatnią walkę. W ogóle Grendor to jak na ostatniego bossa, to naprawdę to jest śmiech na sali. Ja się spodziewałem troszeczkę, bo dobra, bądźmy sobie szczerzy, Season of Ice jest nielubianie, nie wiem jak to nawet określić, bardzo nielubiana i jest bardzo chamska pod względem poziomem trudności przez kamerę izometryczną. Ale bądźmy sobie szczerzy, boss powinien być troszeczkę challenge'ujący jak na ostatniego bossa, no taka jest prawda, czyż nie? A najlepsze w tym wszystkim jest to, że walka jest taka sama jak za pierwszym razem, jak walczyliśmy z Grendorem. Zero różnicy. W sumie nie, jest różnica taka, że tło się zmienia wokół nas, ponieważ tam mamy wtedy śnieg i tak dalej, wiecie o co chodzi. A tam mieliśmy po prostu zwykłe tło, a tutaj będzie takie bardziej lodowe, co będzie adekwatne do tytułu gry, bo wiecie, Season of Ice, sezon lodowy, jakkolwiek by to brzmiało. Ale, ponieważ tutaj mogę już robić sobie od byle jakiej kolejności, co w sumie w każdym świecie mogłem zrobić byle jakiej kolejności poziomy poza światem numer 1, bo świat numer 1 wyznaje taką zasadę jak w Spyro trójce, że wiecie, że musisz mieć tam wystarczającą ilość czegoś tam i jeżeli będziesz, załóżmy, glitchował troszeczkę gierkę, to będziesz mógł, załóżmy, wszystkie jajka zdobyć za pierwszym razem, w sensie smocze jajka.
I potem blokada do następnych poziomów ci zniknie i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie ta blokada była w pierwszym świecie, bo pierwszy świat był mocno zablokowany pod względem poziomów. Ale dobra, Summer Fairy Home mamy 100%, bo mamy wszystkie klejnoty oraz wszystkie wróżki uratowane. Więc nadszedł czas na Space Age Speedway, czyli najbardziej znienawidzony przeze mnie Speedway. Dlaczego go nienawidzę? Otóż dlatego, że między innymi początek, czyli właśnie te ufoki, ponadto Rajnoki, czy Bóg wie co to jest z tym latającym czymś. Ponadto tutaj mamy przy okazji właśnie tych ziomków, te takie mrówki, czy nie wiem co to w ogóle jest. No i okręgi, ale ja to postarałem się w miarę, powiedzmy sobie szczerze, wyedytować, bo ja miałem przynajmniej 6, jak nie 7 prób do tego oto Speedwaya. I sorki za taki troszeczkę sztywniejszy komentarz, ale troszeczkę się zdekoncentrowałem, ponieważ spojrzałem na jedną rzecz tutaj w prawym dolnym rogu w Windowsie i się troszeczkę przeraziłem, ale dobra. Mamy jakby ten challenge, a raczej speedway zaliczony na poziomie trudności normal, więc czas na hard. Ale w międzyczasie, ponieważ poza tłem, który jest nawet okej, muzyka jest taka sobie i sam ten speedway jest ble, to przeczytam może sobie pytanka, raczej bardziej jedną sugestię. Oj, bardzo przepraszam. Jedną bardziej sugestię, bądź nie wiem, małą mini teorię od Jennifer. No i pytanko od Mateo, tak więc no co, lecimy z koksem, czyż nie? No co mogę powiedzieć? Odcinek bardzo dobry, bardzo ci dziękuję Jennifer swoją drogą. Fajnie, że raz robisz let's play na żywo, raz w postprodukcji. W sumie mam taką jedną teorię co do tej gry. Chodzi dokładnie o to, że być może zamiast Grendora miała powrócić czarodziejka do tej gry. Nie wiem czemu, ale mam takie wrażenie. Albo dlatego, że bardzo lubię Spyro 3, lub też dlatego, że lubię postać czarodziejki. XD, pozdrawiam. Spoko, Jennifer. Co do twojej mini teorii, to niestety, Jennifer, wybacz, że mogłem coś źle zrozumieć i w ogóle mamy 85,7% gry już. Mogłem coś źle zrozumieć czytając ten komentarz, ale ja szczerze też nie za bardzo rozumiem i nie za bardzo wiem o co chodzi z postacią czarodziejki. Być może dlatego, że nie wiem, może ta gra ma taki klimat trochę, że trochę w stylu, nie wiem, ostatnich poziomów z Pyro 3 lub nie wiem. Może faktycznie czarodziejka miała oryginalnie zagościć? Nie wiem szczerze, ale przyznam, że tak czy siak, nawet ciekawa teoria, ale jeżeli ktoś zna odpowiedź, to śmiało piszcie w komentarzu, byłbym bardzo wdzięczny, nie powiem, że nie. A co do jakby Summer Fairy Home, to robimy teraz Battle Burrows, czyli ostatni poziom Sparksa. I co do Battle Burrows, to jest on chyba najłatwiejszym poziomem Sparksa w samiuteńkiej grze, ponieważ raz, jest on dosyć krótki, a dwa, że nie jest on zbytnio challenge'ujący na dobrą sprawę. Bo praktycznie jakby ten chaos w całym tym... w całej tej gierce został zachowany, no bo bądźmy sobie szczerzy, nic się tutaj adekwatnego nie zrobiło, nic się nie zmieniło. Po prostu, hej, mamy tych samych wrogów, czyli mamy te mrówki, te wszystkie owady, pająki czy cokolwiek, to wszystko jakby już widzieliśmy. Po prostu jedyne co się zmienia to to, że muzyka, bo leci muzyka z któregoś z poziomów. Ponadto zmienia się tylko położenie tych kluczów, że są one teraz łatwo dostępne, co jest też szokujące, bo zważywszy na to, że jest to ostatni świat, to śmiem twierdzić, że powinno być to dosyć challenge'ujące. Ale dobra, na czym polega ten boss? Raczej ta dżdżownica, biedronka... Ojejku, czy co to tam jest? Po prostu musimy zestrzelić jej cały pancerz i tyle. Na tym ten boss polegał. Nie był on w żaden sposób, że tak powiem, challenge'ujący. Muzyka, która aktualnie leci, to jest muzyka z głównego menu, ale chyba nie muszę wam o tym mówić. I nadszedł czas na pierwszy poziom Spyro w tym świecie, a mianowicie czas na Star Park, czyli w dosłownym tłumaczeniu Park Gwiazd, coś takiego. Czy nazwa jest moim zdaniem okej? Trochę niepasująca, bo ja nie widzę tutaj żadnych gwiazd, jak już to pingwiny, które definitywnie mają problem, a dokładnie jaki one mają problem? Otóż pingwiny są z zupełnie innej planety, tudzież innego kontynentu, bo wiadomo, pingwiny, z czym wam się pingwiny kojarzą? Z jakim kontynentem? Antarktyda? Coś wam mówi? No właśnie.
Więc najprawdopodobniej te pingwiny chciały, moje, to jest moja ogólnie mini teoria, może się ze mną zgodzicie, może i nie. Ale to co teraz zbieramy to jest, to są fragmenty platformy, te dokładnie, te troszeczkę co mają kształt takiego, nie wiem, Wi-Fi czy coś takiego. No i tak, zbieramy teraz jakby fragmenty tej platformy i z tej platformy będzie mogła ruszyć rakieta i będą mogli wrócić do swojego kontynentu, tak mi się przynajmniej wydaje. W międzyczasie zadaniami w tym otóż poziomie będą zebranie lub skolekcjonowanie 6 tych platform, żeby rakieta mogła spokojnie wystartować z tych platform. Ponadto skrzywdzenie Rhinoków, to jest drugie zadanie. I trzecie, doprowadzenie, by te takie pieskowe, zimowe, nie wiem, bałwanki zostały spłonięte, kurde, nie wiem jakby to powiedzieć, po prostu mają być zaatakowane szarżą. Mamy przy okazji 88 wróżek, czyli już niedaleko do 100, bo praktycznie niecałe 10, to dokładnie 12. No właśnie chodzi mi o te małe stworzonka ze śniegu ulepione. Tak więc to ma być potraktowane i roztopione, inaczej, innymi słowy, mamy trzeci kawałek platformy. Muzyka, która leci, jest taka sobie, ponieważ już ją słyszałem. A my przejdźmy może do pytanka od Mateo i potem pytanek właściwie od Mateo, a potem przejdę jakby do całości. Co wy na to? Tak więc co, lecimy z koksem, czyż nie? Zarąbisty odcinek, Pomidor, bardzo przyjemnie się oglądało. Wiedziałeś, że poziom Honey Marsh jest skopiowany z tej części w Spyro Enter the Dragonfly? Tak, Mateo, wiedziałem, że jest on w Spyro Enter the Dragonfly. Ja akurat muzykę w Honey Marsh bardzo uwielbiam w Season of Ice. Honey Marsh ma całkiem spoko muzykę. Już to, że tak powiem, napisałeś. Ale do tej z Enter the Dragonfly nie ma startu. Lecimy z pytaniami. Pierwsze, jak myślisz, czy na gameplay ze Spyro 3 będziemy musieli czekać do game z komu, czy Activision pokaże go trochę wcześniej? Powiem szczerze, że jeżeli chodzi o to, to już z tego co wiem, było coś ze Spyro 3 pokazane. Z tego co przynajmniej ja widziałem. A więc, no co ja mogę powiedzieć? Powiem tylko tyle. Uważam, że Spyro 3 i ogólnie cała ta trylogia będzie po prostu mua! Tylko po prostu musimy być cierpliwi, bo ja już zrobiłem zresztą o tym filmik, że została przeniesiona jakby data premiery, w sensie, że oryginalnie gra miała wyjść 21 września, a wyjdzie ona 13 listopada, co mnie bardzo cieszy, bo już podkreślałem to nieraz, ale hehe, patrzę teraz pod swój pryzmat, nie będę miał bana na streamy, czyli będę mógł se legalnie streamować, hehehe. Oczywiście ban był z mojej głupoty, to już wielokrotnie podkreślałem. Ale to też trzeba patrzeć przez perspektywę fanów, bo chyba chcemy dostać, że tak powiem, pełną grę, a nie żeby, jak w przypadku niektórych gier, dostać albo wersję alfa, albo po prostu w pewien sposób, nie wiem, dostać zgliczowaną grę, która, nie wiem, będzie bardziej nas denerwowała niż sprawiała jakąkolwiek przyjemność z samej rozrywki, tak więc trzeba też na takie aspekty zwracać uwagę i to bardzo mocno, moim oczywiście skromnym zdaniem. No i cóż, jeżeli chodzi o to, to tyle co chciałem powiedzieć. Nie muszę chyba tutaj się bardziej rozgadywać. Czy wiedziałeś o tym, że po premierze Sonic Mania Plus pojawiły się spekulacje, że powstanie fabularne DLC do Sonic Forces? Tak, Mateo, wiedziałem o tym, a dlaczego o tym wiedziałem? Ponieważ mam kontakt z Pixelem, Pixel też mi o tym powiedział. Pixel nawet to powiedział na jakimś swoim streamie, z tego co pamiętam. Pixel też o tym najprawdopodobniej wspomniał w Sonicu Mania Let's Play, na który serdecznie was zapraszam. Zostawcie mu tam łapeczkę w górę czy subskrypcję, ponieważ uważam, że fajnie prowadzi. Ogólnie polecam kanał Pixela, bo jest dobrym Sonic maniakiem, że tak powiem. Dlatego serdecznie polecam, ponieważ on z nas wszystkich, w sumie z nas wszystkich, patrzę przez pryzmat moich oczywiście znajomych, to najlepiej prowadzi serię Sonica, moim skromnym zdaniem. I mamy 90 wróżek uratowanych. Wracamy tutaj z powrotem. Tak, spokojnie, tutaj jeszcze nie raz wrócimy, ponieważ tu jeszcze przy okazji jest platforma, która, albo raczej mała wysepka, na której jest wróżka o imieniu Ember. Ember, kolejne dziwne imię. W ogóle ta gra ma same dziwne imiona.
Oczywiście parę imion to nawiązanie do popularnych celebrytek, celebrytów i tak dalej. Hihi. I teraz pytanie, co Spyro wybierze? Oczywiście, że szóstą platformę, dzięki czemu te pingwiny będą mogli wrócić do siebie. Ponieważ ta rakieta wystartuje i oni będą mogli wyruszyć też do siebie, ponieważ... Why not? Chcą wrócić do swoich czasów. Bo prawda jest taka, że to co widzimy tutaj to nie jest żadna Antarktyda ani nic, po prostu to jest zamrożony poziom. A musieli sobie jakoś udekorować, bo wiecie, pingwiny bez śniegu to tak samo jakbyś miał jeść płatki bez... Nie, to jakbyś miał jeść płatki z mlekiem, ale bez płatków. Tylko samo mleko. I Agent 10, żeśmy uratowali. Agenta 10? Czy agentkę 10? What the fuck? Ale dobra, Star Park mamy zaliczony. Tak, Star Park mamy zaliczony. W 100%. Mamy 99 żyć, tak więc jej, mamy kompletne życie. Ciekawe, czy mi się w Spyro Season of Flame uda zdobyć taki wynik. Jestem tego bardzo ciekaw. Tutaj jest wróżka o imieniu Merit, a my za ten czas wchodzimy sobie do ostatniego poziomu w calusieńkiej grze, nie licząc ostatniego bossa, czyli do Dusty Trails. Muzyka w tym poziomie jest bardzo dziwna, jeżeli mam być szczery. Ale dobra, zadaniem w tym poziomie jest tak. Zebrać 400 dżemów, uratować ostatnie 6 wróżek. Przed walką z bossem. I co my tutaj będziemy mieli do zrobienia? To przede wszystkim zapalić lampy. Unicestwić Rajnoki. I co jeszcze? Chyba tyle. Nie wiem, czy coś jest jeszcze do dodania. A, i ewentualnie unicestwić Rajnoki, te, przy których lata ten ptak, czy co to tam w ogóle jest. Tak więc, no, to są nasze jedyne zadania na ten otóż poziom. A ja za ten czas przeczytam ostatni komentarz, a raczej ostatnie pytanie od MateoGaming.pl. Jak myślisz, czy jest szansa po sukcesie Reignited Trilogy na remake Spider-Man The Dragon Fan i A Hero's Tale? Pozdrawiam serdecznie, ziom. Również Ciebie pozdrawiam serdecznie, Mateo Gaming. Dziękuję Ci za zadanie tych trzech pytanek. I właśnie to Ty zamknąłeś w tej otóż serii, podkreślam, pogrubiam i tak dalej, w tej serii widzów na muszce, ponieważ to Ty byłeś ostatnim użytkownikiem, który też w sumie przetrwał. Chociaż nie powiem, że nie, niektórzy też się udzielili w widzach na muszce, za co bardzo dziękuję i bardzo serdecznie się cieszę, że seria jakoś jest podtrzymywana w tych oto let's playach. A co do Twojego pytania odnośnie tego, czy jeżeli będzie Spyro Reignited Trilogy miało sukces, to czy Enter Dragonfly i A Hero's Tale powstanie? Wiesz co, spekulowałbym, ponieważ firma, która tworzyła Enter Dragonfly, chyba już nie istnieje z tego co pamiętam, więc nie wiem w jaki sposób mieliby się z nimi skontaktować nad stworzeniem ewentualnego remake'u. Co do A Hero's Tale, nie mam tutaj pewności 100%, bo z tego co wiem, chyba twórcy A Hero's Tale to byli Vivendi Universal Games wraz z Vicarious Visions najprawdopodobniej. Tak więc oni są przede wszystkim odpowiedzialni za stworzenie Twinsanity Crasha, a raczej Crasha Twinsanity. Tak więc, no, prędzej bym wierzył, że remake A Hero's Tale powstanie, a nie jeżeli Enter the Dragonfly, tak więc mam większą wiarę w A Hero's Tale niż Enter the Dragonfly. Bardzo przepraszam każdego fana Enter the Dragonfly, ale ja wspominałem już nieraz, ale nie przepadam za Enter the Dragonfly. Aczkolwiek w przeciwieństwie do Season of Ice, to Enter the Dragonfly jest takim łagodnym Spyro trójką. Nie obrażając Spyro trójki, chociaż nie powiem, że Spyro trójka jest jakiś wybitny, no bo hehe. Teraz będzie, że pomidor hater, bo Crasha trójkę to ty lubisz, a Spyro trójki nie lubisz. Dużo gierek z nazwą i z liczbą 3 są, że tak powiem, przez ciebie lubiane, ale taki Spyro nie. Pomidor jak ty możesz. Wiecie jak ja mogę? Po prostu. Spyro trójka nie jest przeze mnie tak mocno lubiany z moich pewnych przyczyn. Po pierwsze, za dużo backtrackingu. Po drugie, nie podoba mi się troszeczkę Spyro trójka. Znaczy ja nie powiem, że jestem takim ogólnym hejterem, ale o ile Spyro jedynka, dobra, Spyro jedynka to jest pierwsza część, więc to jest można do wybaczenia, że Spyro jedynka miał momenty takiego, nie wiem, zamuły czy coś.
Tak, Spyro 2 na przykład miał dosyć energiczne poziomy. Tam po prostu się czuło, że się gra, a Spyro 3 ma coś takiego, że chciał być takim definitywnym klonem dwójki, ale okazało się, że troszeczkę skiepścili Spyro 3. Więc jest takim trochę nieudolnym klonem Spyro 2. Ogólnie, jak na pewno zauważyliście, mamy kluczyk. I ten kluczyk spowoduje, że będziemy mogli otworzyć ostatnią skrzynkę w grze. Dokładnie tak. Więc tak, przejdziemy sobie tą grę, skomentuję ją, wrzucę wam i będziecie mieli kompletny let's play, będziecie mogli sobie oglądać. Właściwie to ten let's play to będzie taki bardzo mocno półgodzinny, no bo każdy odcinek z tej serii to trwa po pół godziny, tak więc macie pierwszy od dawna let's play post komentary, który trwa po pół godziny każdy odcinek. Mogę tylko wam zdradzić, że następna seria, jaka będzie, to Donkey Kong Country 1 i najprawdopodobniej też będzie w postprodukcji, a ostatnia z mojej listy to Team Buddies i potem maluteńka przerwa będzie, że tak powiem, maluteńka przerwa od gierek retro. Nawet chyba dam na ten temat jakieś informacje. Tak więc kontynuujmy ze Spyro Season of Ice. Dokładnie, ze Spyro Season of Ice. W ogóle tak patrzę sobie teraz na licznik, mamy 21 minut aż. Kurczę, jak to szybko leci, kurde blaszka. I co ja mam z tym kurde blaszka? Znowu kolejny tekst od wagona podłapany, ta oczywiście, no Polska trudny język, pomidor. I ty śmiesz wszystkim mówić, że ty maturę zdałeś na czwórkę. Wstydź się, jak ty poprawnie po polsku nie umiesz mówić. Ale tak, przyznam się, że troszeczkę za dużo wagona ostatnio oglądałem. I bądźmy sobie szczerzy, za dużo tekstów od niego podłapałem. Dlatego nie mówcie, że jestem jakimś jego kopią. Przepraszam najmocniej. Dobra, koniec tych żartów. Mamy 98,6%. I brakuje nam tylko 995 klejnotów do końca całusieńkiej gry. Również mamy 305 na 400 klejnotów w tym otóż poziomie i 2 na 6 wróżek. I nie jest to żaden desync audio, tylko po prostu jestem taki pro, że zapamiętałem po prostu cały licznik i tak dalej, i tak dalej. Oh yeah. Tak więc tak, mamy tutaj sobie zdobyte i uratowaliśmy Alex. Alex jak ten lew z Madagaskaru. Alex! Musimy wrócić do Nowego Jorku! Dlaczego? W sumie nie, dlaczego Alex miałby powiedzieć, a dlaczego? On sam chciał do tego cyrku wracać. Potem oczywiście, kurde, w trójce postanowili, że tak powiem, zostać ze swoimi nowymi przyjaciółmi i mieli w dupie Nowy Jork, ponieważ stwierdzili, że to już nie jest to samo, co kiedyś. Tak, wiem, za dużo nawiązanie do Madagaskaru. I uratowaliśmy Alien, tak? Alien. Jeszcze tylko 3 wróżki i mamy pełne 100%, jeśli chodzi o wróżki w tej otóż gierce. Oraz pełne 100% będziemy mieli z klejnotami, ponieważ to będą ostatnie klejnoty w grze. Bo ten poziom jest ostatnim poziomem z klejnotami. Co jest w sumie i fajne, i nie. Że tak powiem. I cały czas mnie ta rzeźba zastanawia, czy co to w ogóle jest. Cały czas mnie ten posąg zastanawia i ja cały czas będę dochodził do tego, co to kurde jest. Ale dobra, mamy tutaj, widzę, jeszcze tory, na których zapewne jakiś wagonik jeździł, ponieważ to są takie klimaty, gdzie zwykle takie wagoniki są. Tak więc, no to byłoby dosyć dziwne, nie powiem, że nie. I praktycznie mam wrażenie, że jako, zamiast, wiecie, takiego odpowiednika wody, to tutaj mamy taki, w sumie to nie, przepraszam, tu jest odpowiednik wody w postaci ruchomych piasków. Dokładnie tak, to są ruchome piaski, to co widzimy teraz. Co jest, moim skromnym zdaniem, bardzo innowacyjny i bardzo pasujący do tego otóż poziomu. Ale ten poziom będziemy kończyć. Przyznam, że pomimo, że muzyka jest ble, bo nie lubię tej muzyki, nie będę tego ukrywał, to jednak sam w sobie pomysł na poziom jest jak najbardziej okej. Flowey! Uratowaliśmy Flowey.
I teraz bardzo sprytna rzecz, co się teraz wydarzy. Przede wszystkim mamy wszystkie klejnoty, czyli wszystkie klejnoty z całej gry są zaliczone. Uratowaliśmy Maria, ale nie Kari, czyli nie tą wokalistkę. I po raz pierwszy uratowałem wróżki w taki sposób, że dosłownie byłem przy końcu planszy. Sorry za tę pauzę, ale po prostu coś mi się kurde w zęby stało. W sensie, że tak miałem przez chwilę takie, nie wiem, zamrożone zęby, taki skurcz. Wiem, dziwnie to może i paradoksalnie brzmiać. Ale dobra, czas na kolejną konfrontację z Grendolem. Jak widzicie, teraz wszystko jest w lodzie. Więc to jest tylko jedyny komentarz, jaki mogę tutaj dać co do Grendora. Mało oryginalne miejsce na walkę, ponieważ bądźmy sobie szczerzy, ale my już to widzieliśmy. Widzieliśmy te platformy, my widzieliśmy to wszystko. Nie jest to nic oryginalnego, jest to po prostu wszystko dosłownie takie samo. I nawet jego w ogóle ataki się nie zmieniły, jak widzicie. Po prostu mamy Grendora, który sobie tutaj jest i rzuca na nas, że tak powiem, tym razem nie płomień, ani nic innego, ani żadne takie kulki w stylu Dragon Balla czy też Kamehameha, tylko po prostu on wrzuca nas z takim, nie wiem, zamrożonym Kamehameha czy coś w ten deseń. I wybaczcie za jakiś taki pisk przed chwilą, albo nie wiem, szturchnięcie czy tam lekkie podbicie basu, ale musiałem troszeczkę sobie mikrofon przestawić, ponieważ zmieniłem pozycję, jeżeli chodzi o siedzenie. Bez żadnych skojarzeń, moi drodzy, po prostu musiałem sobie zmienić, żeby było mi wygodnie. Bo mnie trochę nogi bolą, nie będę tego ukrywał. Ja jestem szczery chłopak z wami wszystkimi. Ale tak, skończymy teraz sobie tę gierkę. Przynajmniej jedno będzie z głowy, te gorsze gry na kanał też będę nagrywał, tak więc spokojnie, nie martwcie się. Oprócz B-Kriegs of coś tam, bo tego nie chcę nagrywać. Czy też Crazy Bassa, bo takich gierek na pewno u mnie nie ujrzycie, bo prędzej popełniłbym samobójstwo, niż zrobił let's play z tej gry. Serio. B-Kriegs czy też Crazy Bass nie nadają się w ogóle na let's play. Bo wszystkim by uszy odpadły, chyba że byłby to głuchy let's play, że bez żadnych dźwięków. To wtedy coś mogę jeszcze ugrać, ale z samymi dźwiękami to no. Nie. Muzyka się też w ogóle nie zmieniła, cały czas jest ta sama. Tak więc nie jest to dla mnie żadne zaskoczenie, po prostu jest to motyw muzyczny Grendora. Więc nic się nie zmieniło. Dalej wszystko jest to samo. Ale dobra. Kończąc tę grę, przejdziemy sobie do lepszej gierki, ponieważ będziemy grali sobie w Donkey Konga Country na SNES-a, albo SNES-a, albo Super Nintendo Entertainment System. Ponieważ będę robił bardziej wersję SNES-ową. Aczkolwiek zastanawiam się, czy zrobić w wersji SNES-owej 100%. Tylko że 100% bardzo nie istnieje, bo tylko bym zbierał wszystkie literki, które na dobrą sprawę dają mi tylko życie. Więc chyba będę robił 100% z wersji SNES-owej i będę jeszcze robił definitywnie 100% z wersji Game Boy Advance. Ponieważ tam są dodatkowe rzeczy jeszcze do zbierania, jak na przykład te aparaciki. Ale to dopiero będę omawiał, kiedy będę robił let's play z wersji Game Boy Advance. Czyli po prostu Donkey Kong Country GBA inaczej. Chociaż nie wiem, jak to nazwę. W przyszłości to dopiero zrobię, ponieważ nie będę tego robił od razu po tym, ponieważ ja nie chcę maratonować serii Donkey Konga, ponieważ Donkey Kong ma... bym musiał to podzielić na takie sagi bardziej, że byłaby saga klasyczna, czyli pierwsze trzy gry. Chyba że Donkey Kong 64 się zalicza jeszcze do tych klasycznych gier, ale nie powiedziałbym. Kompletnie bym nie powiedział, że się zalicza do klasycznych gier, tak więc bardziej bym dał jako taka modernistyczna gra. Tak coś a la Modern Sonic, czy coś takiego. O, a co tu pomidorek? Czyżby wczytał Load State'a? Co ten pomidor? Co on taki zły, niedobry? Dlaczego on wczytał Load State'a? Halo, policja, proszę przyjechać. Tak jak wspominałem, ja się do tego przyznaję, ja w tym let's play również wczytywałem load state, save state i tak dalej, tak więc można wybaczyć jeden błąd, że się zapomniało troszeczkę. Najważniejsze, że odcinek jest w pełen i nie zawiesiłem serii tak jak na przykład Far Cry'a, chociaż nie zawiesiłem Far Cry'a dlatego, że tak, tylko po prostu nie miałem na razie ochoty.
I tutaj Grendor jest bardzo smutny, ponieważ zrozumiał swój błąd, że niepotrzebnie wszystkich atakował. I teraz Zoł, która podleci, powie, że to trzeba było od razu o tym mówić, a nie wszystkie wróżki zamrażać. Ponieważ Zoe została uratowana, wiecie, ta Zoe ze Spyro 2 i 3. Więc proszę bardzo. Ona rzuci czar na Grendora i Grendor już nie będzie miał tych dwóch głów. Tylko po prostu będzie już cały różowy i hehe, będzie bardzo, że tak powiem, zadowolony. I cała ta zła z niego energia po prostu ucieknie. Czyli w skrócie zmieni się na bardzo dobre, jak nie na lepsze. Więc hura, że tak powiem. I mamy tutaj napisy końcowe, które, że tak powiem, zwiastują nam koniec gry. Tak więc tak, przeszliśmy Spyro Season of Ice, ale nie do końca, ponieważ jeszcze będzie malutki bonus dla osób wytrwałych, jeśli chodzi o 100%, ponieważ tak, jest jeszcze Dragonfly X. Ale Dragonfly X nie będę przechodził, tylko zrobię krótką prezentację, ponieważ to się, że tak powiem, nie opłaca. Nie opłaca mi się to robić, serio. Bo Dragonfly X wam nic nie daje. Mówię naprawdę. Robicie 100% po to, by zagrać w Dragonfly X, a Dragonfly X jedyne jest czym to Sparks, który sobie lata po, powiedzmy, jakichś tam specjalnych poziomach. I jest to troszeczkę gameplay coś a la Tetris. Tylko że w wersji Spyro. Czyli nic szczególnego. Dlatego, jeżeli ktoś chce, śmiało przejdźcie grę na 100% i udowodnicie wtedy, że mogę się mylić. Może jest jakaś frajda z przechodzenia tego czegoś. Ja aktualnie żadnej takiej frajdy nie miałem, ale to dlatego, że mam trochę taki oschły stosunek co do Spyro Season of Ice. Więc, no wiecie sami, o co chodzi. I trochę się wyciszyłem teraz, ponieważ kurde, ta muzyka leciała i w sumie przynajmniej sobie trochę posłuchaliście muzyki z napisów końcowych, że tak powiem. Jej! I tutaj zatrzymałem napisy. No i proszę bardzo, przewinąłem te napisy, bo one by leciały sobie w nieskończoność. Tak więc mamy okrągłe 100% i teraz Moneybugs jest pod wrażeniem, że nam się udało to wszystko ogarnąć i oddaje nam pozostałe 7000 klejnotów, więc mamy wszystko z samej gry. Więc proszę państwa, panie i panowie, wchodzimy do Dragonfly X. I jak widzicie, muzyka się troszeczkę zmieniła, jakby to była zupełnie inna gra. Dosłownie dwie gry w jednej grze, i że tak powiem. I tutaj w ogóle, z tego co chyba wiem, nie ma żadnej muzyki. No, nie ma żadnej muzyki. To jest po prostu taki poziom, że jest ta jedna z tych żuków, czy coś, jeden z tych żuków. I tutaj są małe żuczki, które, że tak powiem, robią osłonkę dla tego większego. I po prostu musimy zniszczyć tarczę. No i coś takiego jest przez kolejne poziomy, z tego co pamiętam. Dlatego ja myślę, że ja was zostawię tutaj sobie z tym otóż gameplayem, ponieważ powiem wam szczerze, że nie mam co tutaj komentować co do tego, ponieważ nie jest tutaj nic szczególnego. Po prostu za daną ilość punktów dostaniecie jakiegoś power-upa i dzięki czemu będziecie mogli niszczyć tą, że tak powiem, tarczę. Dlatego ja tutaj serdecznie was zostawiam z tym otóż gameplayem. Wy możecie sobie go na spokojnie obejrzeć. Ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że ten let's play wam się podobał i sposób ciekawy go prowadziłem, jak i informatywny. Tutaj byłem ja, czyli pomidor.pl. I dalszą drogę do Spyro będziemy kontynuowali już na streamach, czyli następna gra to będzie Season of Flame i potem pozostałe gry. Oczywiście nie zaprzeczam, ale Season of Flame w przyszłości, powtarzam, w przyszłości zrobię jako serię Zagrajmy Wy. Na ten czas ja się z wami żegnam, do zobaczenia, do usłyszenia, na razie. I think.
Thank you.